Cześć, tu Ania po godzinach. Dawnośmy się nie widzieliśmy, chła, chła, chła. Witajcie w kolejnym odcinku z modami Minecraft Solo. To już będzie 11 odcinek. Sorry za tak długą przerwę, no ale jakoś tak nie mogłam. Po ostatnim moich zgnięciach, śmierciach, trochę byłam przygnębiona i nie chciało mi się grać. Okej, jak widzicie, mam zupełnie inny skin, ale to jest tylko tak na ten jeden raz, ponieważ mój skin, moja różowa sukienka jest moją jakby wizytówką, więc nie będę zmieniać skina, no ale jako, że Spudy 12, tak się nazywa dziewczyna, Spudy 12 zrobiła mi taki skin i też jest chętna do tego, żeby robić innym ludziom skiny, zatem prezentuję tutaj tego skina. No niestety nie mogę się odwrócić, żebyście zobaczyli, jak to z tyłu, a nie, mogę. O, tak wygląda to z tyłu i tak z przodu. Zatem Spudy 12 robi skiny, także jeżeli chcecie mieć swojego skina, to się do niej zgłoście. Oczywiście link do jej kanału będzie w opisie do filmiku, no i tam wejdziecie sobie na jej kanał i sobie napiszecie do niej wiadomość, albo w komentarzach, albo gdzieś tam i wtedy ona się do was odezwie i wam zrobi skina, jakiego będziecie chcieli. Także taki jest właśnie ten skin. O tak. Oj, nie to. Tak to wygląda. Także dzisiaj mam tego skina. Także właśnie dzięki Spudy za to, że zrobiłaś tego skina, ale tak jak mówiłam, Ania PG ma swoją różową sukienkę i w tej różowej sukience zawsze będzie, także ten skin jest teraz tak wyjątkowo jeden raz. Okej, okay. To trzeba się ubrać z powrotem. Jak pamiętacie, ostatnio zginęłam sromotnie dwa razy, zatem i okazało się, tak jak ludzie zresztą mi pisali, w komentarzach. Okazało się, że w tamtym miejscu to, co mnie tak przyciągało, to była aura z moda Towncraft. Oczywiście nie wiedziałam w ogóle, jak sobie z tym poradzić, więc po prostu rozwaliłam tą aurę, ale tylko i wyłącznie mogłam to zrobić na creative, także po prostu zrobiłam sobie creative i rozwaliłam tę aurę, przez co odzyskałam ten hammer, jeszcze odzyskałam, tutaj mam w plecaku, to odzyskałam, a całą resztę w ogóle plecaka nie odzyskałam, dużo rzeczy straciłam, całą moją zbroję i tak dalej, także po prostu musiałam też to wszystko na nowo porobić, tą zbroję do pływania. To musiałam wszystko to, co tutaj widzicie, musiałam zrobić, oprócz właśnie tego ekskawatora i oprócz tego brąz hamera. Resztę wszystkie moje narzędzia musiałam sobie porobić, także sobie porobiłam lepsze rzeczy sobie porobiłam. Także teraz myślę, że już będzie można pójść na atakować jakieś stwory takie większe. I co jeszcze? No tamtą aurę rozwaliłam, tutaj gdzieś mam taką całą skrzynkę z tymi właśnie aurami, także tutaj to sobie wrzuciłam. I co jeszcze? Złapałam w końcu konika, więc zaraz zobaczycie. I teraz tak, teraz właśnie ogłaszam dopiero, jako że już konik jest złapany, to teraz ogłaszam dopiero, no nie konkurs, tylko po prostu piszcie wasze w komentarzach, jak ma się ten konik nazywać. Tylko bardzo proszę, nie Altivo, bo Altivo ma Madzia, więc dlaczego mam tutaj takie coś? Skąd to się wzięło? Kto mi to tutaj zrobił, tak? Altivo ma Madzia, więc ja nie muszę mieć takiego samego konia, jak ma Madzia, także wymyślcie proszę jakąś inną nazwę. Już tam w tamtych komentarzach jakieś nazwy podawaliście, ale w tej chwili nie pamiętam. Także jeszcze w tych komentarzach pod tym filmikiem podawajcie nazwy i wtedy wybiorę którąś z tych nazw. Oczywiście jak znajdę znacznik, bo znalezienie znacznika wcale nie jest takie proste.
Ale właśnie, jako że powiedziałam, że będę szukać znacznika, no to, to właśnie już się trochę przygotowałam, także ulepszyłam sobie tę moją zbroję, którą sobie zrobiłam nową. Zrobiłam drugą taką samą, dokładnie jest taką samą, z takimi samymi enchantami. Do tego wszystko to, co mogłam tutaj obok położyłam, żeby jak zdobywam jakieś mieczyki i takie różne rzeczy na stworkach, to sobie tutaj je też kładę, po to, żeby jak w razie gdybym zginęła, to żeby mogła znowu założyć taką zbroję, uzbroić się i iść dalej walczyć, bo po prostu tamto mnie przygnębiło trochę, także że nie mogłam nic zrobić, po prostu no nic nie mogłam wtedy zrobić, ta zła siła, to była zła siła, zła aura to była. Tutaj gdzieś mam aurę jakąś, gdzieś tutaj jest. I ona na mnie tak nie przyciąga, więc to jest po prostu dobra aura. No i co? I chciałam iść szukać właśnie tych znaczników, ale w zasadzie nie wiem gdzie. A wiem, że znalazłam na mapce, o już tutaj jest ciemno. Mapkę powiększmy troszkę. O, tak zróbmy. Na mapce tutaj. Tutaj jest ten taki dungeon podziemny pod cmentarzem. No i właśnie się zastanawiam, czy już jestem dobrze wyposażona, żeby iść tam powalczyć. Myślę, że tam najszybciej znajdę właśnie skrzynki ze znacznikami. O, akurat się noc zrobiła. Myślę, że tam najszybciej znajdę skrzynki ze znacznikami. Dlatego chciałabym się tam wybrać, tylko nie wiem, czy już jestem dobrze wyposażona, czy ten właśnie mieczyk, który sobie zrobiłam i który ma o tyle wszystkiego, możecie sobie popatrzeć, ma plus 15 ataku, plus 8 serduszek zabiera, czy to mi wystarczy na to, żeby tam przeżyć. Nie wiem tego. Może jeszcze powinnam tutaj na pasku tutaj serduszek. Jak widzicie, mam dwa serduszka dodatkowe. Czy nie powinnam sobie zrobić więcej serduszek właśnie? A serduszka się robi w ten sposób, że się takie robi kanistry. Kanistry, kanister, kanistry. I tutaj jeszcze takie i takie. Więc, ale żeby to porobić, to musiałabym mieć więcej, bo miałam tylko trzy. Dwie wykorzystałam do tego, a jedną właśnie też wykorzystałam do zrobienia. Tutaj, jak widzicie, jest Life Steal napisane. To używa właśnie, to daje nekrotik. I to daje, to używa czarne kości z tych czarnych szkieletów, które są w neterze. I miałam tylko trzy takie i właśnie dużo jest potrzebnych właśnie tych kości czarnych do zrobienia tych serduszek. Dlatego właśnie pójdę, sprawdzę, jak mi to pójdzie. Teraz pójdziemy właśnie tam do tego dungeona, ale najpierw wam jeszcze pokażę, bo się okazało, że tutaj zupełnie pod moim grzybem, bo tam już zupełnie na dół jak zeszłam, czekajcie jeszcze, muszę psiknąć, sorry. Tutaj na dole, zupełnie na dole jest ta moja kopalnia, więc tam już wszystko wykopałam i tam już nic nie ma, ale tutaj blisko w sumie domu sobie tutaj oświetliłam, dróżkę zrobiłam, żeby się nie zatrzymywać gdzieś tam po drodze. O, tutaj hopsa, bo wiecie, że ja się gubię. Hopsa, no, o, tutaj bardzo blisko domu, proszę bardzo, znalazłam spawner pająków. Tu są skrzynki, nie zaglądałam jeszcze do tych skrzynek. Mam nadzieję, że będą właśnie znaczniki tutaj. Zatem teraz sobie to rozwalimy. Tu nie ma znaczników. Zabierzemy wszystko. I proszę. No, fajny mieczyk. I on też się odbudowuje sam. O, tutaj też nie ma znaczników. On też się sam
Nie odbudowuję, tylko co? Od. A zostawię sobie ten spawner tutaj. Nie będę go niszczyć. Niech on sobie będzie, jak będę kiedyś potrzebowała więcej nitek czy coś tam. Ups. Nie bij mnie. No co ty? Trochę chyba źle to zamurowałam. O. Nitki i oczy tutaj dostajemy. Fajny mieczyk. Więc tak sobie myślę, że może jak pójdę teraz walczyć tam do tych... na ten cmentarz, to może będzie fajnie, co? Jak sądzicie? Zaraz pójdziemy, zobaczymy. Jak zginę, to potem będę kombinować, jak zrobić więcej tych serduszek. No i jeszcze chciałam, ponieważ nie byłam w wiosce w ogóle od tego czasu. Dobra, tak tu zamurujemy i sobie pójdziemy. Nie byłam w wiosce od tego czasu, właśnie kiedy zginęłam, to... Ej, nie tu. Gdzie tu się idzie? Tu. Tu i tu. Oczywiście się zgubię. Już się zgubiłam, bardzo ładnie. Tak, nie tutaj. Tutaj się nie szło. Po prostu ja jestem bardzo, bardzo zdolna. Tutaj. Tutaj jest to. Tam została moja kulka doświadczeń. O, tutaj. Tak, tak. Albo i nie tutaj, tylko tutaj. Jezu, ludzie. Okej, tutaj. Dobra. Czyli pójdziemy sobie teraz... pokażę wam mojego konika. I pojedziemy sobie do wioski. Albo nie, pójdziemy jednak walczyć. Wiecie, jednak ja chcę dzisiaj powalczyć. Mamy 11 poziom, to się go pozbędziemy. Okej. Okay. Także tutaj... O, czekajcie, czy mam tutaj? Mam tu. O. Tutaj mam już 33 tysiące expa. Ale mam jeszcze całą taką beczkę expa, także mam mnóstwo. Konik jest czarny. Dzień dobry, koniku. Tak się prezentuje. Czarny konik. Jak widzicie, ma 25 życia, więc jest dosyć żywotny. No i tak właśnie się prezentuje w złotej zbroi. Także dla tego konika proszę o fajne imię. Nie Altivo w każdym razie. Hopsia, koniku, pojedziemy sobie... A nie, nie jedziemy. Dobra, nie jedziemy. Idziemy na cmentarz. Idziemy na cmentarz, czyli to, co chciałam dzisiaj w wiosce zrobić, to jednak zostawimy sobie tutaj w skrzynkach. Ojejka! To mi się znowu tutaj... Dobra, muszę się tutaj odłączyć. Bo tutaj mi się kwarc zrobi w wodzie. Ok, tutaj do skrzynki wsadzimy jednak to, co chciałam mieć. Tutaj są rzeczy, które są zupełnie mi niepotrzebne. Dobra, wsadzimy to też tutaj do tej skrzynki, potem będziemy... Sorry, myśleć co i jak. I teraz tak, żeby nie zgubić za dużo rzeczy, wszystko mamy tutaj. To mamy. Dobra, idziemy na cmentarz. Idziemy na cmentarz, noc się zbliża. Tutaj mamy wszystko przygotowane, w razie gdybyśmy zginęli. Ten mieczyk. 16 ataku, 8 serc też taki jest, dobra.
Czyli w razie gdybyśmy zginęli, to on będzie dobry. Co jeszcze? A, jeszcze postanowiłam, że tak jak widzicie są tutaj te zbroje i tak dalej, to z każdego możliwego materiału, weźmy sobie Hes, o, czyli tak, z każdego możliwego materiału zrobię sobie zbroję i tutaj ją powieszę. Nie w każdej będę chodzić oczywiście, ale po prostu fajnie by było mieć taki taki właśnie, taką zbrojownię, czy jak to nazwać. Także tutaj sobie tak zrobię, no i też do każdego mieczyki i kilofy będę stawiać. Tutaj mam zwykłą zbroję diamentową. Tak tutaj opowiadam teraz, bo czekam sobie na noc, żeby za dnia pojechać na ten cmentarz, a nie tak po prostu teraz od razu. A, to wam jeszcze pokażę w takim razie. I tutaj farma moja działa. Ile mam mięsa, już wam pokażę. I po prostu nie mam co z tym mięsem już robić. No ale jest mi potrzebne. Jest mi potrzebne to zielone, ten zielony płyn. Tu mam 84 tysiące, a jeszcze mam jedną beczkę całą. Mięsa mam tyle. Skór mam tyle i tutaj jeszcze też jest mięso, bo sobie przekładam to mięso po prostu tutaj na dół. Także jest tego mnóstwo. Tutaj mi się robi prąd cały czas. Te urządzenia korzystają właśnie z tego prądu robionego przez biogenerator. No i co? Tutaj jednak ten biogenerator nie zadziałał za dobrze, więc w dalszym ciągu jest to wszystko na lawę z neteru. No i co? I już się robi noc, zatem idziemy spać i idziemy na cmentarz. Myślę, że tym razem jestem w miarę dobrze wyposażona, więc chyba nie powinno być problemu. Powinnam sobie dać radę. Hops, śpimy. Śpimy, śpimy. Dobranoc Państwu. Dzień dobry Państwu. Idziemy na cmentarz. Weźmy na wszelki... Ej! Wypadek to w łapkę. Ty, koniku, zostajesz. A my idziemy sobie... To jest po drodze na... Tutaj sobie jakąś część przejdziemy tą naszą drogą. Bo ona tak w pewnym momencie skręca, więc tam koło tych slajmów gdzieś tam się pojawimy. O, ja chyba nawet zrobiłam zdjęcie, ale nie przesłałam na... Tak, tu są slajmy, bo to jest gdzieś na mapie tutaj. Tu są slajmy, tutaj jest to, czyli jak widzimy tutaj, to pójdziemy tu. O, tak to zrobimy, bo gdzie ta droga wchodzi pod ziemię, nie wiem. Tu wchodzi pod ziemię, czyli jak wyjdziemy z pod ziemi, to tutaj, okej. Okay. To dosyć daleko jest, w sumie mogłam wziąć. Idziemy powalczyć. No łatwo poszło, ludzie, łatwo poszło, więc może będzie okej. Zjedzmy tutaj. O, i dostaliśmy kolejny ładny Iron Pickaxe. Z czym? Z Efficiency 2. Także właśnie takie tam zdobycze w moim pokoju z trofeami. Taki zrobię właśnie. O, dzień dobry. Takie zdobycze będziemy tam umieszczać w tamtym pokoju. Okej. Czyli wchodzimy pod ziemię zaraz. I po wyjściu już będziemy blisko cmentarza. No mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli się okaże, że jednak nie będzie, to... O, jak widzicie, on już się odnowił.
Także nie traci. Nie muszę go. Boże, no co ja. Brak mi słów, po prostu brak mi słów. Nie muszę go odnawiać, tego mieczyka, bo on się sam odnawia. Także to jest fajne. Zresztą wszystkie moje narzędzia się same odnawiają. O, i tutaj właśnie widać, że ten się odnawia. Ważne, żeby mieć je właśnie w ekwipunku. Także jak kopałam w mojej kopalni, to używałam tego na przemian z tym. Zawsze pilnowałam, żeby tak do połowy tylko wykorzystać i wtedy one się odnawiają same i nie muszę ich odnawiać. Ile razy powiedziałam słowo odnawiać, proszę mi napiszcie. Ciekawe, czy będziecie liczyć. No i oczywiście też nie zapomnijcie o tym, żeby lajkować filmik, bo wtedy więcej osób zobaczy. Jeżeli wam się podoba to, co robię, to zalajkujcie filmik i wtedy wasi znajomi również, może im się też spodoba i więcej osób zobaczy ten filmik. Także zauważyłam, że dużo youtuberów przypomina o tym, żebyście lajkowali. Zatem ja też będę wam przypominać o tym. Także lajkujcie, pamiętajcie o lajkowaniu filmików wszelkich. Dobra, czyli teraz skręcamy bodajże w lewo, tak? Tak. Tutaj skręcimy w lewo. Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy. Tu jesteśmy, tu w lewo. Okej. No i idziemy. Aha, już widać. O, tutaj. O, tutaj jest cmentarzysko. Woda. Mamy południe. Zrobimy sobie tutaj furtkę. Całkowitą. Być może, że jakieś trzeba będzie. O. Nieciekawą tą furtkę sobie zrobiłam, prawda? Aha, dobrze. W tą stronę po prostu muszę iść. Po grobach. A, tam się świeci, okej. O, jak mi tutaj laguje, jak tutaj jest dużo różnych. O, tutaj jest ta świątynia. I tu jest wejście do niej. A, już się boję. Może zjedzmy coś? Światełko. Może sobie. Ups! Może sobie przestawimy to tutaj i będziemy sobie tak 1-2 robić. 1-2. Ok. 1-2. Dobra. Dobra, tutaj sobie rozświetlimy, żeby nie było takiego numeru. No i cóż, tutaj musimy teraz uważać. Pod jedynką mam. Tutaj trzeba uważać na nitki, które wystają. Na pewno będą wystawały jakieś. O, tutaj już coś jest. Nie ma nitki. Boję się, że mi się tutaj coś. Patrzmy, czy nie ma nitki. Boję się. Oj, słychać już. Ups, widzicie te pajęczyny tam? O, skrzynka jest. O, i tam są skrzynki. No dobra, idziemy. O, widzicie? Były nitki. Nie ma nitek. Proszę, ile
chciało mi tutaj wrzucić. Tylko ja się nie znam na tych. Ej, 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 ej. Dobra. Daliśmy radę jak na razie. Co to jest? Mana Pearl? Dobra, wszystko bierzemy. Ej, coś do mnie strzela. Skąd? Jezu, pies! Co to jest? Co to jest? Jezu, kot! Jesus. No, na razie. O, i kolejny kot. Hej, nie tak mocno. Dobra. Co to? O! Zombie koty! O matko! O kurczę. Dobra, wszystko zbieramy. Miał. Co za miał? Tu miał. Jezu, no uparł się, żeby tutaj... Chyba muszę rozwalić, już wiem. Jeju. Ej. Co mnie bije? Kurczę, jak tutaj laguje. Ło, tu jakiś... Jak na razie, jak widzicie, nie. Ej. Ale laguje. O kurczę, przez te lagi zginę. O ja pierdziu, co tu się dzieje? Ktoś mi zabrał mój miecz. Dobra, już mam. O kurczę. Na pomoc! Ojeju, co ja mam za serduszka? Chyba muszę rozwalić te kurcze posągi. Tak myślę. To one się wtedy przestaną... Ej, gdzie ty jesteś? Jezu. No uparły się, no co za kociska. Co tu idzie? Muszę rozwalić te posągi chyba. Dobra. O matko. Ale lagi, ja pierdziu. Dobra, słuchajcie, ja stąd muszę uciekać, bo te lagi mnie zabiją. Nie wiem, czy jeszcze żyję, w ogóle takie lagi są, że całkiem możliwe, że ja już zginęłam, a o tym nie wiem. Muszę uciekać. Wyjść stąd. Gdzie jest wyjście? Tu. O Jezu, co tu jest? Matko Boska, tu jest noc! Gdzie jest wyjście? A! Jeju! Zaraz umrę! Zobaczcie, mam pół serduszka! Tak. A zatem, słuchajcie, jest 28 minut, czyli... Ojejka, jaki lag. Czyli, jak widzicie, nie dam sobie rady tam. Na szczęście mam tutaj, mogę się przebrać, mogę wykorzystać wszystko to, co tutaj mam, czyli wezmę ten mieczyk, ten kilofek wezmę i sobie tam wrócę, ale to wrócę już w następnym odcinku. I wrócę po to, żeby tam to wszystko, co jest moje, zabrać. I jednak następnym razem będziemy ups, gdzie on jest? Będziemy robić jakieś dodatkowe wzmocnienia dla mojej postaci, żeby tam sobie dać radę na tym cmentarzu, bo jak widzicie, nie można przejść dalej niż do dwóch skrzynek. No dobra, mam nadzieję, że było fajnie. To ja się z wami żegnam.
I do zobaczenia w następnym odcinku. Także piszcie nazwy dla konika. I co jeszcze? Aha, i ile razy powiedziałam odbudować, tak? No, to tymczasem trzymajcie się.